Cześć! Z tej strony Justyna i Magda. Dzisiaj zabieramy Was do świetnego 5-gwiazdkowego hotelu Ultra All Inclusive. Witajcie w Sunrise Resort Hotel. Zapraszamy! Sunrise Resort Hotel wraz z siostrzanym hotelem Starlight Resort Hotel tworzy jeden kompleks hotelowy. Położony jest on w miejscowości Kizlacz, około 75 km od lotniska w Antalii, 8 km od miejscowości Manavgat oraz około 10 km od antycznego Side. Sunrise Resort Hotel to idealne miejsce dla osób, które nie wyobrażają sobie wakacji bezwodnego szaleństwa. Do Waszej dyspozycji są tutaj aż 4 baseny i ogromny aquapark, w którym jest 11 zjeżdżalni. Jestem przekonana, że nie będziecie się tutaj nudzić. Plaża przy hotelu jest naprawdę piękna. Jest długa, szeroka i piaszczysto-żwirowa. Warto dodać, że jest naprawdę czysta, a serwis plażowy jest na niej bezpłatny. Tutaj jest taka sielanka, że aż się nie chce wracać. Masz rację. Wspominałyśmy już o aquaparku, ale hotel oferuje znacznie więcej. O brak rozrywki nie musicie się martwić. Program animacyjny i sportowy jest tutaj bardzo bogaty. Dla sportowych freaków hotel oferuje siatkówkę plażową, aż 30 kortów tenisowych, ściankę wspinaczkową czy jazdę konno. Dla dzieci dostępny jest plac zabaw, świetnie wyposażony miniklub oraz klub dla nastolatków. Nie zapominajmy o tym, że w Sunrise Resort Hotel funkcjonuje nasz Figlo Klub, czyli polskojęzyczne animacje organizowane 6 razy w tygodniu. Sunrise Resort Hotel oferuje nam wiele typów zakwaterowania. Wśród nich jest pokój standardowy w budynku głównym, w którym właśnie się znajdujemy. Jak widzicie, ten pokój ma widok na morze. Ale w naszej ofercie są również pokoje standardowe. Pokoje te na wyposażeniu posiadają minibar, który uzupełniany jest codziennie, safe oraz serwis kawowy. Pokoje standardowe są nieco większe od pokoi standardowych z widokiem na morze. Oprócz budynku głównego do wyboru są również pokoje klub zlokalizowane w piętrowych bungalowach. Są to pokoje urządzone w gustownym stylu. Wszystkie posiadają łazienkę z wanną, taras lub balkon oraz podobnie jak w pokojach standardowych wyposażone są w minibar, który uzupełniany jest codziennie, safe i serwis kawowy. Pokój Club Family posiada 2 pomieszczenia oddzielone drzwiami i największy metraż. Club Begonville również posiada 2 pomieszczenia, przez które można się swobodnie przemieszczać. Club Superior to jedno wygodnie urządzone pomieszczenie. Magda, ale tutaj przyjemnie, co? Bardzo. Wypoczynek w takim miejscu to sama przyjemność. Kompleks położony jest na terenie przepięknego ogrodu. Zadbany, zielony, kwitnie. A gdybyście wiedzieli, jak tu pachnie, coś pięknego. No i oczywiście to, na co wszyscy czekają najbardziej, czyli jedzenie. Trzeba przyznać, że wybór tutaj jest ogromny. W restauracji głównej znajdziecie rozmaite dania kuchni międzynarodowej, głównie śródziemnomorskiej. Ponadto jest tutaj wiele restauracji à la carte. My aktualnie znajdujemy się w restauracji tureckiej. Wy również możecie z niej skorzystać bezpłatnie, jednorazowo podczas waszego pobytu. Zaufajcie nam, że jedzenie tutaj smakuje tak, jak wygląda, czyli obłędnie. Magda, gdybyśmy miały podsumować naszą wizytę w Sunrise Resort Hotel, co byś powiedziała? Myślę, że na szczególną uwagę zasługuje tutaj położenie w tym przepięknym ogrodzie. Oczywiście wyżywienie w formie Ultra All Inclusive. No i ogrom rozrywek, które tu na Was czekają. Możecie spędzić dzień nad basenem, potem udać się na pyszną kolację, a wieczorem zabawić się na dyskotece. A dla kogo jest ten hotel? Przede wszystkim dla rodzin z dziećmi, ze względu na bogatą ofertę animacyjną i oczywiście nasz Figlo Klub. Ale poleciłabym ten hotel również osobom, które nie lubią się nudzić. A Wy? Co myślicie? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach.